Gdy mąki obiecuję, jak mi docie tu waszym celem, to ja wam dam byta mąki na wiecie Rzym. Jak mi docie tu waszym celem, to ja wam dam byta mąki na wiecie Rzym. Sztuki plastyczne, śpiew i poezja. Taką artystyczną mieszankę w formie warsztatów zaserwowała we wtorek 25 czerwca uczniom Szkoły Podstawowej imienia Sienkiewicza z polskim językiem nauczania Natalia Niemen. Polska artystka, córka wybitnego i oryginalnego muzyka Czesława Niemena, trafiła na Zaolzie za sprawą przyjaźni. To jest wydarzenie pod tytułem Warsztaty z Natalią Niemen. Drugi raz rzeczywiście odbywają się takie warsztaty. Pomysłodawczynią tego wydarzenia jest moja przyjaciółka Monika Ramsza, która mieszka w Jabłonkowie. Poznałyśmy ponad rok temu przypadkiem, przypadków nie ma. I Monika chodziła do tej szkoły. I cóż, ja prowadzę co czas jakiś, jeśli ktoś gdzieś tam mnie zaprasza, warsztaty rozmaitego typu. Głównie to są zajęcia wokalne, ale mam też mam w swojej historii działalności pedagogicznej łączenie, warsztaty łączone, czyli jest i muzyka, i pisanie wierszy, i plastyczenia wszelkie różnymi, przy pomocy różnych mediów. I tutaj w szkole w Jabłonkowie również o tym myślałam. No jest to drugie spotkanie z młodzieżą. Mamy wakacje, więc nie możemy jakoś się rozkręcić. Myślę, że w przyszłym roku szkolnym będziemy to kontynuować. Dodamy jeszcze muzykę. Tutaj chodzi mi o to, żeby pobudzić, nawet nie tyle, co pobudzić wyobraźnię, bo dzieciaki wyobraźnię wspaniałą mają, ale żeby właśnie przelać to, co jest w duszy, w sercu, na papier w formie wizualnej, wygrzebać z siebie słowo o tym, a w etapie końcowym skomponować muzykę. No i oczywiście siłą rzeczy z powodu następujących wakacji tego nie zrobiliśmy, ale myślę, że w przyszłym roku będziemy się kusić na takie wydarzenia. Młodzież wszędzie jest fajna, aczkolwiek rzeczywiście tutaj w tej szkole w Jabłonkowie imienia Henryka Sienkiewicza jest bardzo wyjątkowa, pozytywna atmosfera. I muszę przyznać, że ta młodzież, te dzieciaki, które chociażby są tutaj, nie są jakoś tak zmiażdżone metropolią. Myślę, że troszeczkę inne mają jakby takie oddychanie życiowe. Młodzież w Warszawie jest często bardziej zestresowana. No niekoniecznie jest dobra aura dla młodzieży, ale generalnie dzieciaki wszędzie są fajne. Natomiast młodzież tutaj ze szkoły w Jabłonkowie ja bardzo, bardzo lubię. Dzisiaj jest inna grupa, jest kilka osób, które były ostatnim razem, ale bardzo mnie ujmuje taka ich, taka świeżość, taka niewinność i autentyzm. Znaczy ja bym nawet nie nazywała siebie tylko piosenkarką, tylko muzykiem, bo też komponuję, gram na instrumencie i no, przy tym śpiewam, ale tak, rozumiem, no bardziej jestem znana jako muzyk, jako ta piosenkarka powiedzmy. No cóż, ja wyrosłam w domu, gdzie panował kult tworzenia. Mama moja malowała, obydwoje rodzice sprawiali, że z siostrą nasiąkałyśmy sztukami wszelkimi. W moim przypadku sztuki plastyczne były pierwsze, bo rysuję odkąd pamiętam. Moja mama wszystko to zbiera. Nie wiem właśnie, kim ja się czuję. Może bardziej plastykiem w sumie, dlatego że to było pierwsze? Nie, no, ale muzykę też kocham. Wyćwiczyłam się w różnych, że tak powiem, obszarach muzykowania, jeśli chodzi o śpiewanie i o granie na instrumencie i kompozycję, ale może w głębi duszy bardziej plastykiem się czuję. Sama nie wiem. Także Michaela Puczok, wicedyrektor szkoły. Spotykamy się dzisiaj na warsztatach plastycznych z panią Natalią Niemen. W warsztatach uczestniczą uczniowie klasy 6-9. Są to wybrani uczniowie, którzy niejako czują ten temat, chcą tworzyć, chcą poznać coś nowego. Mają okazję spotkać się z niesamowitą artystką, z niesamowitą energią, a więc te dzieci wybrały te warsztaty i spędzają tutaj dzisiejsze dopołudnie.
Te warsztaty to już kontynuacja. Gdzieś w maju, myślę, była pierwsza edycja takich warsztatów. Dzieci wtedy malowały na temat, jak być sobą. Także ten temat był również taki terapeutyczny dla nich. Dzieci malowały, ale również trzeba powiedzieć, że i pisały o sobie, śpiewały. Nawiązała się również współpraca śpiewacza z panią Natalią Niemen. Pani Natalia zaprosiła nasz chórek do współpracy wtedy. No i to jest taka kontynuacja tego tematu. Dzisiaj w warsztatach biorą udział inne dzieci. Tematem jest mój wolny czas, moje wakacje. I dzieci tak samo jak za pierwszym razem tworzą swoje własne obrazki, do których potem będą pisać teksty i będą na ten temat z panią Natalią rozmawiać. Przewiduję, że dalsza współpraca, czy jak ona będzie wyglądać, będzie umawiana. Myślę, że może już dzisiaj przy kawie. Na pewno zapraszamy panią Natalię tutaj do naszych dzieci. Jest to niezwykle cenne doświadczenie dla nas, że ona może, ma czas i jest chętna do nas przybywać. Także my z naszej strony mamy wielką nadzieję, że będziemy kontynuować tę współpracę. Dzień dobry, z tej strony Monika Ramsza. Cała współpraca z Natalią Niemen rozpoczęła się od spotkania twórczego na warsztatach muzycznych w Polsce. I od tego wszystko się rozpoczęło. Rozpoczęło się od wspaniałych zdjęć, które powstały za pierwszym razem. I potem była następna, sesja następna i wszystko przerodziło się w przyjaźnie. Jestem szczęśliwa, że tak jest, bo każde spotkanie z Natalią jest wspaniałe. Spotkanie tutaj z dzieciakami jest też wspaniałe i o to chodzi po prostu. Krzewić w tych dzieciach miłość do muzyki, do plastyki, ogólnie do sztuk pięknych. Naprawdę jeszcze będziemy kontynuować warsztaty jesienią. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale chodzi naprawdę o ten proces tworzenia, nie o jakieś wyniki, czy o jakieś wystawy, czy coś tam, po prostu o sam ten proces i pokazania tym dzieciakom nowych dróg artystycznych, że tak powiem. Nazywam się Adam Burian, chodzę tutaj do szkoły, do 7 klasy i narysowałem obrazek, gdzie jadę w samochodzie, bo przez wakacje nie chciałbym tylko siedzieć i chciałbym śpiewać, bo kocham i to jest moje całe życie. I mam takie marzenie, żeby przyjechać z jakiejś wielkiej akcji, gdzie naprawdę było trudno zaśpiewać i żebym w samochodzie wieczór miał taki z siebie, no po prostu dobre uczucie, że fajnie zaśpiewałem i że mogę odpocząć i to jest moje marzenie, żeby tak. Lubię rysować od zawsze, tak sobie rysowałem w domu, ale wolę muzykę i tak to staram się trochę łączyć. No i tutaj jestem po raz pierwszy na tych warsztatach. Na pewno to, że mogę bardziej się otworzyć, że nigdy bym w domu tak nie narysował sobie taki obrazek i dziękuję też bardzo za to, że tak możemy pokazać siebie i to myślę, że będzie takim najlepszym uczuciem. Pójmy dziewczyn na jagody, tam na zielone, będziemy se razem papać jak greczki czerwone. Na jagody, tam na zielone, będziemy se razem papać jak greczki czerwone. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.